Mariawityzm powstał pod koniec XIX wieku na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim na podstawie objawienia dzieła Wielkiego Miłosierdzia, którego dostąpiła zakonnica Święta Maria Franciszka Kozłowska. Nazwa mariawityzm pochodzi od łacińskich słów Marie Vitam Imitantes, Maryi życie naśladujące. Wyraża naśladowanie życia Matki Bożej, jej miłości, pokory, czystości i modlitwy oraz szerzenie kultu maryjnego. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłagania, duchowa opiekunka mariawityzmu, mistyczka, przez wyznawców nazywana Mateczką, urodziła się 27 maja 1862 roku w Wielicznej koło Węgrowa. 2 sierpnia 1893 roku Maria Franciszka otrzymała objawienie nazwane dziełem Wielkiego Miłosierdzia Bożego, a wydarzenie to jest uznawane za początek mariawityzmu. 6 sierpnia 1903 roku na ministra generalnego całego Zgromadzenia Mariawitów został jednogłośnie wybrany w Rzymie Jan Maria Michał Kowalski. Wspólnota mariawicka działała początkowo w ramach Kościoła rzymskokatolickiego. Po 1906 roku, w związku z ekskomuniką nałożoną przez papieża Piusa X na Marię Franciszkę Kozłowską oraz księdza Jana Kowalskiego, została z niego wyłączona. W latach 1911-1914 z inicjatywy Marii Franciszki Kozłowskiej została wzniesiona w Płocku przy ówczesnej ulicy Dobrzyńskiej 27 świątynia w stylu neogotyckim na działkach oznaczonych numerami hipotecznymi 138AB, 139 i 140 zakupionych na potrzeby Zgromadzenia Sióstr Mariawitek. Wcześniej istniał tu dworek będący siedzibą zgromadzenia, który częściowo został włączony w nowy kompleks budynków. Poświęcenie fundamentów pod budowę świątyni odbyło się 27 maja 1911 roku. W sobotę dnia 27 maja odbyła się w Płocku uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod nowo budujący się kościół katedralny mariawicki. Na uroczystość tę stawili się w komplecie kapłani mariawici. Przybyły też mniejsze lub większe kompanie ze wszystkich parafii mariawickich. Jedne z nich, jak na przykład z Sobótki, Niesłukowa, Łowicza, Raszewa, szły piechotą. Inne, jak z Łodzi, Warszawy, Zgierza, przyjechały statkami parowymi. Obrzędu poświęcenia dopełnił przełożony generalny naszego kościoła, najprzewielebniejszy ojciec biskup Jan Maria Michał Kowalski, przy współudziale biskupów koadiutorów, ojca Romana Marii Jakuba Pruchniewskiego i ojca Leona Marii Andrzeja Gołębiowskiego oraz wszystkich kapłanów mariawitów. Na miejscu przyszłej świątyni ustawiono krzyż ubrany zielenią. Na wzniesieniu przy wejściu do głównego pawilonu Zgromadzenia Sióstr Mariawitek, w miejscu, gdzie znajdować się będzie prezbiterium, ustawiono ołtarz. O godzinie 11:30 przed południem z kaplicy parafialnej znajdującej się w sąsiedniej obok posesji wyruszyła procesja z Przenajświętszym Sakramentem. Otwierał ją krzyż, za którym długim szeregiem szły siostry mariawitki, kapłani mariawici, celebrans trzymający w ręku monstrancję z Przenajświętszym Sakramentem, wreszcie licznie zgromadzony lud. Po ustawieniu Przenajświętszego Sakramentu na tronie rozpoczęła się właściwa ceremonia poświęcenia. Najprzód celebrans w otoczeniu biskupów i asysty zbliżył się do zatkniętego na miejscu budującej się świątyni krzyża, aby go poświęcić. Następnie udał się do prawego węgła kościoła i tu poświęcił kamień węgielny, wmurowując przy pomocy asystujących biskupów dokument erekcyjny. Wreszcie obszedł fundamenty wznoszonej świątyni, poświęcając je wodą święconą. Gdy obrzęd poświęcenia się skończył, rozpoczęła się uroczysta msza święta, którą wszyscy obecni biskupi i kapłani wraz z celebransem współodprawiali. Projekt katedry wraz z klasztorem wykonał zwierzchnik kościoła biskup Jan Maria Michał Kowalski. Budową kierował biskup Jan Maria Michał Kowalski przy pomocy duchownych Klemensa Marii Filipa Feldmana, Wacława Marii Bartłomieja Przysieckiego oraz Feliksa Marii Mateusza Korwin-Szymanowskiego. Świątynię i klasztor wzniesiono w stylu neogotyku angielskiego na planie symbolicznej litery E i F, E jak Eucharystia i F jak Franciszka. Fundusze na budowę pochodziły z dobrowolnych ofiar ludu mariawickiego, kapłanów oraz sióstr. Świątynia została uroczyście poświęcona 15 sierpnia 1914 roku. Zanim zaczniemy opisywać uroczystość konsekracyjną, rzućmy okiem na nowo wzniesioną świątynię i przylegające do niej gmachy, przeznaczone na szkoły, ochronki, sale zajęć, pracownie. Nad frontowymi wejściami do tych gmachów po prawej stronie
umieszczona figura Pana Jezusa, po lewej Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Przestrzeń pomiędzy gmachami a kościołem wypełniają budowle. Zbliżającego się ulicą Dobrzyńską do Mariewickiej Katedry Widza uderzają przede wszystkim trzy piękne, złoconymi krzyżami uwieńczone wieże, które zdobią fronton świątyni. Całość ujęta w piękną formę o harmonijnych liniach ostrołuku. Środkowa wieża, najwyższa, ubrana jest trzema koronami. Budowa frontonu lekka, podnosząca ducha. Wszystko tu, aż do najdrobniejszych szczegółów, ściśle obmyślane, dostosowane do całości i nie pozbawione głębszego znaczenia. Nad wielkim ołtarzem wznosi się wysoka czworoboczna kopuła o 24 oknach, uwieńczona pozłoconą monstrancją, w której promieniach wizerunek serca Jezusowego, a u stóp czterech adorujących aniołów. Na misternej roboty galeryjce okalającej małą nad kopułą wieżyczkę wypisane złoconymi literami słowa: Adorujmy Chrystusa, Króla panującego nad narodami. Po obu stronach kościoła wznoszą się piękne, harmonizujące z całością, piętrowe dwa jednakowej wielkości dziedzińce, zakończone w głębi prześliczną, opartą o poprzeczne budynki klasztorne kolumnadą, pod którą znajdują się krużganki. Przez skromny, o szlachetnych liniach portal wchodzimy do kościoła. Oko widza od razu obejmuje całość i doznaje nadzwyczaj podniosłego uczucia estetycznego na widok niezwykłej harmonii, proporcji i czystości linii. Przede wszystkim rzuca się w oczy wielki ołtarz, umieszczony pod wspaniałą, rzucającą rzęsiście światło kopułą, na wyniesionym wysoko ponad nawę kościelną sanktuarium, do którego z kościoła prowadzi 7 stopni. Ołtarz wprawdzie jeszcze niewykończony, stoi dopiero piękna gotycka mensa, a nad nią wysoko wznosi się Chrystus na krzyżu. Pomimo tego widz odnosi imponujące wrażenie. Chrystus Pan zdaje się ramionami swymi obejmować przybywających tu i modlących się ludzi. Wewnątrz kościół podzielony jest na 3 nawy. W nawach bocznych na wysokości chóru urządzono galerię. Chór i galerię otoczono piękną gotycką balustradą. Po obydwu stronach wielkiego ołtarza na wysokości galerii znajdują się 2 chóry zakonne przeznaczone dla sióstr Mariawitek do odmawiania pacierzy i modłów zakonnych. W kościele, jak i w całym gmachu zaprowadzono oświetlenie elektryczne. Za ołtarzem od strony ogrodu na piętrze znajduje się wielka sala przeznaczona na kapituły, czyli zebrania kapłanów Mariawitów. Obok kapitularza skromne mieszkania dla biskupów naszych. Stąd roztacza się widok na prześlicznie urządzony ogród, dalej szeroką wstęgą płynącą Wisłę, wreszcie na obszerne łąki i pola zakończone niknącym w błękicie lasem. Rzućmy jeszcze okiem na ogród, który od ścian klasztoru ciągnie się do Wisły. Przedziela go szeroka aleja ubrana po bokach trawnikami i krzewami. Przed oknami klasztoru mieszczą się 3 olbrzymie klomby z kwiatów i różnobarwnych roślin, otoczone trawnikami, na których widzimy 2 wodotryski. Na drugim końcu alei, na urwistym brzegu Wisły, stoi figura Najświętszej Panny Maryi Łaskawej, a obok niej świeżo założony lasek z drzew iglastych, przeważnie świerków, z trawnikiem pośrodku. Cały, blisko 2-morgowy ogród, urządzony z niezwykłym smakiem, łączy piękno z pożytkiem, nie pozostawiając bez użytku nawet piędzi ziemi. Dzieło to ogrodnika artysty pana Antoniego Marksa, który z prawdziwym zamiłowaniem swej sztuki i z prawdziwym oddaniem się podjętemu zadaniu wykonał w krótkim stosunkowo czasie wielką nader pracę przekształcenia i urządzenia klasztornego ogrodu. Początkowo świątynia nosiła nazwę pod wezwaniem nieustającej adoracji ubłagania. Od 15 sierpnia 1918 roku nazywa się ona Świątynią Miłosierdzia i Miłości. W czasie I wojny światowej w jednym ze skrzydeł gmachu klasztornego uruchomiono szpital na 100 łóżek z salą opatrunkową i operacyjną, 6 salami dla rannych i 5 salami jednoosobowymi. Przy ulicy Dobrzyńskiej, prócz świątyni mariawickiej i klasztoru dla 120 sióstr, mieścił się internat dla 60 sierot, szkoła powszechna dla 100 dzieci, ochronka dla 60 dzieci, sale zajęć dla biednych dziewcząt, tania kuchnia dla ubogich, wydająca bezpłatnie 100 obiadów dziennie, rezydencja biskupa i jego koadiutora, prefekta i kapelana. W okresie dwudziestolecia międzywojennego funkcjonowała tu mała fabryka wód gazowanych, tkalnia, hawciarnia, bieliźniarnia, pończoszarnia, szwalnia, piekarnia, drukarnia i introligatornia.
drugiej połowie lat 20. XX wieku przy klasztorze sióstr Maria Witek został wzniesiony dom mieszkalny zaprojektowany przez duchownego Wacława Marię Bartłomieja Przysieckiego. Siostry Maria Witki drukowały czasopisma Królestwo Boże na Ziemi, Głos Prawdy oraz Dziecko Mateczki. Działał tu Mariawicki Związek Dzieci Wspomagania Ubogich. Siostry Maria Witki posiadały w Płocku dwa sklepy pod firmą Płocczanka, zlokalizowane przy ulicy Grodzkiej 11 oraz Tumskiej 6. Można było tu tanio otrzymać dobre śniadania, obiady, kolacje, kawę, herbatę, kakao, czekoladę, mleko, wino własnego wyrobu, ciastka oraz przekąski zimne i gorące. W czasie II wojny światowej świątynia była czynna cały czas, odprawiano mszę świętą i utrzymywano całodzienną adorację przy Najświętszego Sakramentu. Choć katedra nie uległa dewastacji, Niemcy zniszczyli bibliotekę kościelną, wywieźli także cenne aparaty kościelne, maszyny i urządzenia z drukarni oraz introligatorni. Nakazali także zlikwidowanie grobu w katakumbach. Trumna i szczątki Marii Franciszki Kozłowskiej zostały potajemnie zabezpieczone, a po wojnie umieszczono je ponownie w zrekonstruowanym grobie. W katakumbach w podziemiach świątyni znajdują się także groby biskupów Romana Marii Jakuba Bruchniewskiego, Klemensa Marii Filipa Feldmana i Wacława Marii Bartłomieja Przysieckiego oraz tablica upamiętniająca arcybiskupa Jana Marię Michała Kowalskiego. W tak zwanej celi mateczki zgromadzone są pamiątki związane z osobą Feliksy Magdaleny Marii Franciszki Kozłowskiej. Na początku lat 60. XX wieku świątynia oraz klasztor zostały uznane za zabytki architektoniczne. Przy ulicy Norbertańskiej 23 zlokalizowany jest cmentarz Mariawicki, który został założony w 1906 roku na terenie, jaki zakupiła na ten cel Feliksa Kozłowska od Adolfa Blumberga za sumę 500 rubli. Pierwszą osobą, która została na nim pochowana, była siostra Marianna Bernarda Lewandowska, która zmarła 7 maja 1906 roku. Na cmentarzu znajdują się groby ludzi zasłużonych dla mariawityzmu, m.in. siostry Anny Marii Hortulany Kozłowskiej, matki świętej Marii Franciszki Kozłowskiej oraz siostry Zofii Marii Archangelii Szymanowskiej, kierowniczki prywatnej szkoły mariawickiej w Płocku. Na cmentarzu został pochowany także Ignacy Kopystyński, lekarz chorób wewnętrznych i społecznik. Dekretem z dnia 4 lutego 1919 roku przyjęty został do Wojska Polskiego w stopniu kapitana lekarza i przydzielony do Pułku Okręgowego w Łomży. Od marca 1919 roku był członkiem Komisji Wojskowo-Lekarskiej w Łomży, od kwietnia tego roku referentem sanitarnym Dowództwa Okręgu Wojskowego Łomża. W 1920 roku został awansowany na majora lekarza. Po zakończeniu wojny osiadł w Płocku, gdzie pracował jako lekarz w ambulatorium przy ulicy Dobrzyńskiej 27.